Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnej Retro Niedzieli. I dzisiaj zagramy sobie w grę pod tytułem Bomber King. Jest to gra o tyle ciekawa, że jest ona podobna do Bombermana, jednocześnie została ona stworzona przez Hudson Soft, czyli gości od Bombermana, ale jednak wyróżniają to, że jest produkcją nieco trudniejszą. I ja tę grę znam. Ej, w sumie teraz jak tak stwierdzam, to Bomber King nawet ma napis dość podobny do Bombermana. No i tak, i jest to gra, która polega mniej więcej na tym samym co Bomberman, ale jest kilka zasadniczych różnic. Więc no, to co jest podobne, to na pewno fakt, że podkładamy bomby. To jest główny sens tej gry, że musimy podkładać bomby, które jednakże są ograniczone. Jak widzicie, mamy teraz 20 bomb. I te bomby nie wybuchają w taki sposób jak w Bombermanie, czyli nie robią takich krzyżaków, tylko bardziej jest to taki obszar 3x3 bodajże. I za każdym razem, kiedy podkładamy taką bombę, to nasz główny bohater się odsuwa. I to też trzeba pamiętać. Co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Mogę jeszcze powiedzieć, że w dzieciństwie mój kuzyn miał tę grę i ona się... To znaczy nie, że się tak nazywała, my ją tak nazywaliśmy. My nazywaliśmy ją Terminator, nie wiem czemu. Po prostu. Uznaliśmy, że ta postać jest w jakiś sposób podobna do Terminatora. Powiem wam, że nie ona bardziej, nie wiem, Darth Vader, może coś w tym stylu. No ale dobra, głupie dzieci tak sobie wymyśliły. I teraz tak, z tego co pamiętam, tutaj trzeba po prostu odkryć, gdzie jest wyjście. Jeżeli tego nie odkryjemy, to będziemy się tak kręcić w kółko. Trzeba też uważać właśnie, w którym miejscu się stawia te bomby, ponieważ tu nie ma czegoś takiego jak kontynuacja. O ile ci przeciwnicy mogą jeszcze nas tam, wiecie, pouderzać troszkę, o tyle jedno uderzenie bomby i nie żyjemy. I gramy od początku. Z tego co widziałem, no tych poziomów jest tutaj całkiem sporo jak na taką grę. Pamiętam, że tu się dało jeszcze wejść do podziemi. Właśnie. Możemy sobie tutaj różne rzeczy znajdować. Pamiętam, że jest pochodnia. I ona nam daje mniej więcej to, że widzimy w ciemności w grotach, bo tutaj też można zejść pod ziemię. Oj. Ej, tego przeciwnika szczerze mówiąc nie pamiętałem. Największy błąd, jaki można popełnić w tej grze, czyli w momencie puszczenia bomby iść w jej kierunku. Tak, chyba z tym 3x3 nie przesadziłem. Ej, bo tu jeszcze z tego co widzę spada mi w ogóle tlen, który też spada w momencie, gdy dotykam przeciwników, nie? Więc jeśli się nie pospieszę, to zaraz tutaj się uduszę. No właśnie tak. Okej. I to jest game over. Nie pamiętam jak tutaj się butle z tlenem zbierało. Znaczy one na pewno gdzieś tu są, tylko nie wiem gdzie. Dobra, tam była kontynuacja, ale bardziej mi chodziło o to, że tu nie ma systemu życiowego. Tutaj po prostu giniemy i elo. To jest koniec definitywny. Dobra, czyli to na dole to jest nasz wskaźnik życia. To dobrze, dobrze o tym pamiętać. A, tym razem nic tutaj nie zauważyłem. Takiego. Więc będziemy niszczyć
tutaj tych złych, jednocześnie dewastując florę, no coś za coś. O nie! Ach! I właśnie zrobiłem to, co przed chwilą dosłownie było przeze mnie wspomniane. Czyli wszedłem sobie w bombę. Ogólnie nie polecam stawiać bomb przy przeciwnikach. Znaczy, ja nie mówię, że ta gra jest zła, jest całkiem fajna. Natomiast trzeba ją ogadać. O, jest świeczka, dobra, to świeczka dawała mi możliwość tego, że widzę w ciemności. No bo to jest tego typu gra, że musicie sobie obadać, gdzie co się znajduje. A też mi się wydaje, że jest tutaj pewnego rodzaju losowość. Czyli nie jest tak, że zawsze mamy tę samą rzecz w tym samym miejscu. Czyli podobnie jak na przykład w Bombermanie. Bomberman też się opiera na dużej losowości. O nie, 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 nie. Fuck. Ej, ale patrzcie, ile on... No kurde. Czasem, naprawdę nie wiem... gdzie iść, jak postawię tę bombę. Na przykład wydaje mi się, że postawię ją w jednym miejscu i ten... I mogę sobie... Wiecie, postawię ją po stronie lewej i mogę sobie iść w prawo, żeby ją ominąć. Okazuje się, że jednak postawiłem ją z prawej i idę prosto na nią, więc to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Czasami trzeba jednak to ogarniać tak bardziej. Myśleć trochę, jakby to powiedział major Suchodolski. No dobra, to będziemy dewastować tutaj te wszystkie drzewa. Będziemy patrzeć, czy jest coś do zdobycia. I przede wszystkim będziemy w miarę ostrożnie podchodzić do tych takich maszyn, tych szarych tutaj na dole. One mi się kojarzą z grą Blaster Master, którą też pewnie nagram. Nawet nie wiem, czy w Retro Niedzieli, czy może po prostu, bo to jest gra wręcz kultowa. Nieznana co prawda przeze mnie w dzieciństwie, ale no kultowa. To, że ja czegoś nie znam w dzieciństwie, to wiecie, to nie znaczy, że to nie istnieje w popkulturze. Okej, okay, sobie pajączka zabijemy. O, i sami widzicie teraz, że nie ma zbyt wielu nowych rzeczy tutaj do zdobycia. A bomby powoli się nam kończą. No i... To było trochę nie fair, w sensie... Ja w tę grę nigdy nie umiałem grać. Nie wiem, czy doszedłem tutaj do drugiego poziomu. Możliwe, że tak. Drugi poziom to jest jaskinia, więc ja w jaskini byłem. Żeby tam się dostać, trzeba znaleźć schody, które oczywiście są ukryte w tych naszych zniszczalnych obiektach. I widzicie, teraz gra nie jest dla nas aż tak hojna. Nie ma tutaj zbyt wielu rzeczy schowanych. Więc każda rozgrywka, znaczy to, że każda rozgrywka jest inna, to jest fajne. Natomiast nie może w tym kontekście, wiecie, zdobywania czegoś. Gorzej jak mi się bomby skończą. W sensie nie ma aż takiej dużej tragedii, bo zawsze są te latające obiekty, które możemy zniszczyć i z których też coś tam wypadnie. Okej, dostałem coś, co nie wiem czym jest, ale
ale mimo wszystko dziękuję. No a jak widzicie, życie powoli spada. Nie wiem, ta gra zawsze mi się wydawała taka stresująca, że z jednej strony musimy uważać na własne bomby, z drugiej strony ta losowość, a z trzeciej jeszcze mamy ten ograniczony czas, bo nam się zaraz skończy bateria. Okej. Okay. A, czyli taka duża bomba, takie zwykłe logo bomby daje nam po prostu 10 bombek. Kurde. A. I za chwilę nie będę mieć w ogóle, więc zajebiście. Mówiłem wam już, że ta gra się zapętla? Pewnie mówiłem. I zapominam, o czym ja w ogóle mówiłem tutaj. Okej, okay, czas. Nie wiem, co mi to daje. Myślałem, że jako czas jest właśnie ta energia moja. Mówiłem tlen, ale to mi bardziej na baterię wyglądało. O, mam świeczkę, tylko jeszcze żeby było przejście, nie? To by było dobre, nie? Jakbym wiedział, gdzie mam w ogóle iść. A tu niestety tlen się skończył i elo. Dobra, już się sam zabiłem, ale ogólnie to... Widzieliście, że została mi ostatnia kreska życia, także... Ciekawie. A jakbym wziął kontynuację? Period 1-1, czyli niewiele się zmieniło tak naprawdę. No dobra, może poza tym, że zacząłem grę nie od tego wstępnego okienka, jak przylatuję, tylko właśnie od pierwszej rundy. Ej, ale serio, co mi daje zegar? Mamy butki. Ej, sprawdzę, co mi dają buty. Czy ja mogę je w ogóle wziąć jakoś? Nie no, wziąłem je. Co mi to dało? Chyba jestem szybszy. Tak, jestem na pewno szybszy. Pytanie, na jak długo to działa? Jezu... Zły klawisz. Tak, wcisnąłem zły klawisz, który odpowiadał za strzelanie bombami. Ale nie, no spoko, się absolutnie nie przejmujcie tym, że ja tutaj nie przychodzę pierwszego świata. Ja byłem na to przygotowany. Ale to, co wam muszę przyznać, to, że teraz, kiedy jest ten pegasusowy październik, to troszeczkę lepiej dobieram gry. Znaczy lepiej. Ostatnimi czasy było tak, że po prostu no taka gra, jaka mi się napatoczy, taką nagram. Tu już na przykład, o ile Abadox był takim dość spontanicznym wyborem, bardziej przez to, że mi go polecono, o tyle już na przykład Pyramid czy właśnie ten Bomber King, to były gry, które ja serio z dużym wyprzedzeniem sobie zaplanowałem. Stwierdziłem, tak, chcę je nagrać i je nagrałem. No i czemu? Czemu tak się stało? Ciekawe, czy potem są jakieś takie zbroje, czy cokolwiek, jakiś pancerz, który będzie w stanie uratować mnie przed tym niefartownym podłożeniem bomb. Jestem też ciekaw, ile jest tu kontynuacji. Wiecie, niektóre trudne gry mają nieskończoność kontynuacji.
i dlatego są spoko. Myślę, że tę grę również bym ogarnął, gdybym przejrzał sobie jakiegoś gameplaya i mniej więcej wyczaił, gdzie szukać niektórych rzeczy. Czyli na... Bo podejrzewam, że mimo tej losowości, to jednak brama do drugiej rundy jest zawsze w tym samym miejscu. Bo jak widzicie, ta plansza jest losowa w itemach. W Bombermanie plansze są losowe tak ogólnie. Na przykład item typu dodatkowa bomba zawsze jest w konkretnej rundzie. Przeciwnicy też się pojawiają w konkretnych rundach, czyli na przykład, że już oprócz tych baloników będzie coś innego, ale te rundy wyglądają inaczej. Tutaj ta runda zawsze wygląda tak samo, ale itemki są poukrywane w różnych ciekawych miejscach. Więc... No, ciekawe miejsca, czyli ciekawie może być, tak? Pamiętam, że no, mój kuzyn niby tam obcykane to wszystko miał, ale fakty były takie, że nawet nie doszedł do pierwszego bossa. Pierwszym bossem, o ile się nie mylę, był smok. Potem były jakieś bardziej takie żywiołaki, coś w tym rodzaju. I na końcu się walczyło z jakimś golemem, coś w tym rodzaju. Czy golem był przedostatni? No mniejsza, w każdym razie no... Aaaa! Dobra, to jest dobry moment, by zakończyć, bo już nigdzie dalej nie dotrę. Zachęcam was do zapoznania się z tą grą, ja się z nią też zapoznam. W sensie zobaczę mniej więcej, co mam zrobić, żeby dotrzeć dalej. Ej, w ogóle nie spodziewałem się, że ta gra jest taka stara, w sensie, no wiecie, gra na NES-a, ale 87 kojarzy mi się z taką trochę inną grafiką, mniej szczegółową. Coś właśnie typu Kid Niki, Super Mario Bros, czy żeby teraz wam nie skłamać, na przykład Duck Hunt. To nie była aż tak szczegółowa grafika. No, o właśnie, czy właśnie Bomberman. Z takimi bardziej szczegółowymi grami to mi się kojarzy na przykład właśnie Adventure Island 3. Czy Little Samson. Czy ogólnie gry od Sunsoftu. Ale dobra, nie przedłużajmy tego więcej. I do następnego.